26 września wspominamy świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i towarzyszy. Wawrzyniec Ruiz urodził się w Manili, stolicy Filipin, około 1600 roku. Jego ojciec był Chińczykiem, a matka Filipinką. Z tego powodu nauczył się chińskiego oraz, dzięki dominikanom, którym służył jako ministrant i zakrystian, hiszpańskiego. Był bardzo zdolnym kaligrafem. Był też członkiem dominikańskiego Bractwa Różańcowego, założonego w 1587 roku. Wawrzyniec ożenił się, ale imię jego żony nie zachowało się na kartach historii. Wiadomo też, że miał dwóch synów i córkę. W 1636 roku w Manili dokonano morderstwa, a oskarżono o nie Wawrzyńca. Ten, dowiedziawszy się o nakazie schwytania go, wraz z dominikańskimi kapłanami wsiadł na statek i odpłynął do Japonii. Wylądowali na Okinawie. Wawrzyniec mógł płynąć dalej do Tajwanu. Zdecydował się jednak zostać w Japonii wraz z dominikanami. W tym czasie w Japonii trwały prześladowania chrześcijan. Każdego, kto przyznał się do wiary w Boga, zamykano w więzieniu, a niekiedy wydawano również wyroki śmierci. Taki właśnie los spotkał Wawrzyńca i jego dominikańskich towarzyszy. Zostali oni aresztowani i przewiezieni do Nagasaki. Tam poddano ich brutalnym torturom. Zmuszono m.in. do wypicia olbrzymiej ilości wody. Potem kazano im się położyć, a na ich brzuchach położono długie deski. Strażnicy więzienni, chodząc po nich, sprawiali, że woda wypływała torturowanym przez usta, nos i uszy. Jeden z nich zmarł po kilku dniach. Dwaj inni, wśród nich Wawrzyniec, pod wpływem tortur, do których wkrótce dołączono wbijanie bambusowych igieł pod paznokcie, chwilowo złamali się i byli gotowi wyrzec się wiary w Chrystusa. Podtrzymała ich jednak odwaga współtowarzyszy cierpienia. Do końca nie wyrzekli się Jezusa. Pytany potem, czy zaprze się go, jeśli w ten sposób ocali życie, Wawrzyniec powiedział: gotów jestem oddać życie dla niego 1000 razy. Nigdy nie wyprę się wiary. Jeśli chcecie, możecie mnie zabić. Chcę umrzeć dla Boga. Śmierć męczenników była nie mniej okrutna. Powieszono ich głową w dół, na ich nadgarstki założono dyby, obciążone dodatkowo wielkimi kamieniami. Zostali mocno związani, by zmniejszyć krążenie krwi i zapobiec szybkiej śmierci. Po 3 dniach żyło już tylko 3 z nich. Ostatecznie resztę ścięto mieczem 27 września 1637 roku na zboczu Świętej Góry w pobliżu Nagasaki. Papież Święty Jan Paweł II w 1981 roku w czasie pielgrzymki do Filipin beatyfikował, a w 1987 roku w Rzymie kanonizował w sumie 16 męczenników, Azjatów i Europejczyków, mężczyzn i kobiety, którzy zanieśli wiarę chrześcijańską na Filipiny i do Japonii. Wawrzyniec Ruiz jest pierwszym świętym Filipińczykiem, patronem swojej ojczyzny. W gronie męczenników znalazło się także wielu dominikanów. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś świętym Wawrzyńcowi i towarzyszom udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy, naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.